Dzień dobry, dzień dobry z wakacji. W końcu jestem na swoim wymarzonym, długo oczekiwanym wypoczynku w Turcji. Tak, chciałam tutaj już bardzo, bardzo dawno temu przyjechać, no i jestem. Jakieś 2 lata temu odwołano nam rezerwację z powodu pandemii. No, ale już jest bardziej spokojna sytuacja, więc się udało. Hotel oczywiście pokażę Wam już w następnym dniu, jak pokoik będzie posprzątany. Jest to nasz dopiero drugi dzień pobytu, bo wczoraj musieliśmy odpocząć i daliśmy sobie taki jeden dzień dla siebie. Mamy rzeczkę, wygląda bardzo słabo. Teraz Wam pokażę, bo tak przechodzę i... Nad rzeczkę pójdziemy zaraz chyba po bazarku na spacer i na zachód słońca, bo jesteśmy w bardzo fajnej też okolicy. A teraz lecimy na bazar na jakieś małe zakupy, bo bardzo też słabo się spakowaliśmy, nie mamy do końca nakryć głowy. Szukamy jakiejś torby też na plażę, więc... No ale po to tutaj też przyjechaliśmy. Trochę nas tu pociągnęło na te fejkowe bazarki. Każdy się na to przygotował i troszeczkę tak oszczędzaliśmy zakupy właśnie w Norwegii po to, żeby tutaj zaszaleć, więc vloga zaczynamy od pobliskiego bazarku, nie do końca dużego, ale jeżeli zakupy się udadzą tutaj, to nie wiem, czy będzie sens jechać w ogóle gdzieś dalej. W bazarze w okolicach hotelu znalazłyśmy wszystko, co potrzebowałyśmy, więc okazał się on dla nas zupełnie wystarczający. Wieczór Polacy, jak się masz? Tutaj idę Antalya, Turcja. Mamy latne, oryginalne podróbka. Tak. Wszystko mam dobrze, cena. A jeszcze... I mamy cena tutaj tani niż Biedronca. Ale musisz powiedzieć jeszcze, gdzie się ten sklep znajduje? Gdzie ty jesteś? Okej. Okay. Gdzie? Idę Evrensejki, Antalya. To jest Turcja. Idę Evrensejki, Antalya. Tak. A tutaj mamy Belbondi, tu siedzisz, Pablo... Pablo Bak. Pablo Bak. Pablo Szus. Mamy torebki, mamy buty, mamy wszystko, czekamy polskich klientów. Super. I my lubimy polskich klientów wszystko. Tak. Tego pana kupiłam przepyszne przyprawy, słodycze, a samo dobicie targu w tym akurat sklepiku było naprawdę bardzo przyjemne i świetnie się tam bawiłam. Dzień dobry kochani, witam Was już w kolejnym dniu. Chyba muszę wejść do pokoju z balkonu, bo jest hałas. Mieszkamy nad zjeżdżalnią, mamy pokój nad zjeżdżalnią. To też akurat ona teraz przez godzinę działa, takie 3 zjeżdżalnie, gdzie dzieciaczki mogą sobie pływać. Nie tylko dzieciaczki z nich korzystają, ale chyba wszyscy. Mam bardzo niekorzystne światło na sobie, ale spróbuję się jakoś tak ustawić, żeby cokolwiek do Was powiedzieć. Tak, zaczynamy kolejny dzień. Wczoraj byliśmy na bazarku. Oczywiście połowa zakupów, które chcieliśmy zrobić, nie doszła do skutku. Prawda? Zawsze mamy na celu kupienie czepeczki na przykład. Chcieliśmy kupić torbę i nie kupiliśmy. Kupiliśmy mnóstwo innych rzeczy. Torebki nowe, koszulki. Kupiliśmy sobie jakieś sweterki już. Bardzo fajne gatunkowo. Pogadaliśmy trochę z miejscowymi i umówiliśmy się na kolejny dzień na bazarek. Zrobiliśmy taki mały rekonesans. Julka pokazuje swoją torebeczkę piękną. Ale słuchajcie, było w ogóle fajnie i tak jest tutaj niedaleko. Polecono nam w recepcji, żeby jechać na bazar, na duży bazar, który znajduje się w Managvacie,
chyba? Na nawrę. Tak, i on jest otwarty dopiero w poniedziałek, w sobotę i dzisiaj jest sobota. Dzisiaj obchodzone jest święto tutaj w Turcji, ofiarowania, chyba religijne święto. W restauracji też na pewno będzie to pewnie widać. Ja za chwilę idę na śniadanie i zabiorę Was ze sobą. Po kolei w tym vlogu pokażę Wam też, jak wygląda mniej więcej ten hotel dla zainteresowanych i spędzimy sobie taki tydzień tutaj w hotelu i myślę, że to będzie coś na wzór tego Tui Magic Life Jacaranda, który cieszy się też oglądalnością na moim kanale, bo powiem Wam szczerze, jeżeli ja jeżdżę na wakacje, to szukam sobie nie reklam wyświetlanych właśnie na YouTubie hotelowych, takich stricte zrobionych pod hotel, bo wiadomo, że one tak naprawdę rzeczywistości nie oddają, tylko szukam sobie właśnie wideo, które nagrywa normalny człowiek, śmiertelnik, nie do końca fotograf, nieprofesjonalista, no i widać też tak naprawdę rzeczywistość w tym hotelu. W tym póki co bardzo się bałam zamawiać ten hotel. Chyba pod koniec filmu jeszcze powiem krótkie dwa zdania o tym hotelu. Nie było się czego bać, bo naprawdę nie jest źle. Teraz idziemy na śniadanie, pokażę Wam, jak wygląda śniadanie. Byliśmy w poprzednich dwóch dniach też na śniadania i dla mnie osobiście znajduje się tam wszystko, czego ja potrzebuję i jest smacznie na tych śniadaniach. Jest naprawdę spory wybór, są warzywa, są wędliny, no co człowiek chce, jajecznica, jajka takie, srakie i owakie, tak jak standardowo w większości hoteli, naprawdę tego jest dosyć dużo. Oprócz tego kiwi w tym sezonie jest naprawdę wyborne, jeżeli chodzi o ten hotel. Nie wiem, czy tak jest w każdym miesiącu, w każdym razie w lipcu kiwi jest po prostu rozchwytywane i naprawdę kiwi i arbus to tutaj są bardzo dobre. Ale też mogę wspomnieć o wypiekach, które są tutaj robione też na miejscu. Są po prostu śniadaniowo przepyszne. Wszystkie te ich obwarzanki, zawijaski, które są serwowane gdzieś tam na ciepło, nie w dziale z pieczywami, tylko w dziale właśnie ciepłego jedzenia, są po prostu tutaj rewelacyjne w smaku. Próbowałam dwóch rodzajów, jutro kolejne i naprawdę są przepyszne. Także idziemy na śniadanko. Znajduje się również kompleks basenów, przy których codziennie odbywają się animacje i różnego rodzaju imprezy. Za dnia było raz w tygodniu piano party, były również różne aqua aerobiki lub rzutki, darts, a także różne takie rozrywkowe gry i zabawy dla wszystkich. Ja zauważyłam też maluszków i kids klubu dla dzieci, więc nie mam pojęcia, czy hotel ma klub dla dzieci w swojej ofercie. Przy jednym z basenów znajduje się również mały aquapark z trzema zjeżdżalniami oraz brodzik dla dzieci. No i wszystkie animacje odbywały się w zasadzie w głównym języku niemieckim. Było bardzo mało języka, niestety, angielskiego. Thank you.
wieczorami przy basenie odbywały się na scenie różne atrakcje. Były to różne pokazy, pokazy akrobatyczne, pokazy tańca. Chyba raz w tygodniu był nawet jakiś fakir. Były też tańce latynoskie, no i można było potupać trochę nogą. Hotel na swoim opisie ma też dyskotekę, aczkolwiek ani razu nie słyszałam, żeby ta dyskoteka była, ale były tańce wieczorne zaraz po aktywnościach, zaraz po występach. I niespodziewanka. Czas kolacji. Za chwilę wychodzimy na kolację. Ostatnie przygotowania. Proszę bardzo, mój outfit. Butki leżą. Oczywiście też założę butki na obcasie. Jak to Janusz powiedział, na pewno połamię nogi, bo jak mnie dobrze znacie, obcasy to nie moja bajka. Chciałam Wam pokazać pokój, jak wygląda pokój w tym hotelu. Zaraz wychodzimy na kolację. Dzisiaj jest troszeczkę inna, bardziej widzę odświętna kolacja, były do niej przygotowywania, bo w Turcji jest święto. Jeżeli chodzi o ten hotel, to jesteśmy tutaj 3 dni i pierwszy raz jest takie coś ekstra zrobione. Nie ma tematycznych kolacji w tym hotelu, więc no, tak średnio. Co Janusz? Telefon, no dobra. Więc jeżeli chodzi o tematyczne kolacje, to nie ma czegoś takiego, że w jednym dniu jest kuchnia włoska, w drugim kuchnia francuska i tak po kolei, czy meksykańska. Jest niby jedna restauracja à la carte, ale tam nie byliśmy i nawet nie wiem, czy działa, bo szczerze mówiąc widzimy gdzieś tam za szybą stoliki, ale to chyba nie do końca działa, więc... Więc tak jest. Dobra, pokażę Wam pokój i pokażę Wam, jak to w ogóle wygląda, a więc zacznę może od korytarza. Są drzwi główne z instrukcją, wszystko jest tutaj na kartę i mamy ogromną szafę w korytarzu. Ona jest naprawdę duża, z tym, że tutaj ma bardzo płytkie półki. My tu sobie zawsze ustawiamy jakieś takie gadżety, kosmetyki, które się nie muszą być w łazience, żeby się nie walały. Tutaj mamy właśnie bardziej część otwartą z wieszakami, zmieściła nam się też jedna duża walizka na buty, tutaj mamy też ciuchy, więc miejsca jest naprawdę w szafie dużo. Tutaj jeszcze z tej strony pokażę Wam, jest safe i jest darmowy, są dwie szuflady i też półki, więc jest bardzo dużo miejsca w szafie, prawda Julia? Jesteśmy w trójkę i się mieścimy. Otworzysz mi drzwi do łazienki, skoro tu jesteśmy. Łazienka też jest spoko, jeżeli chodzi o wystrój, to mi to w zupełności wystarcza. Mamy też fajne lustro tutaj do pielęgnacji, jest duże lustro, tutaj jest suszarka, kosmetyki są, o dziwo, też jest pilniczek do paznokci, są patyczki takie kosmetyczne, są waciki kosmetyczne, które używamy na bieżąco, jest czepek kąpielowy i jest, nie pamiętam, aha, grzebień. Grzebień tu jest i są balsam do ciała, żel pod prysznic, szampon i odżywka do włosów bodajże. Także jeżeli chodzi o takie kosmetyki, to jest papier toaletowy, też jest zawsze w zapasie. Są ręczniki, toaleta, oczywiście telefon, a taki awaryjny w łazience, ręczniki naprawdę super. I tak wygląda prysznic i jest dyszczownica, z której o dziwo często korzystamy. W prysznicu jest mega dużo miejsca, dwie osoby spokojnie się zmieszczą. Jest też próg, przez który super nie przelewa się woda. Ja nie lubię, jak jest zazwyczaj nachlapane w łazience, więc to jest naprawdę spoko. Także tak wygląda łazienka. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to też jest spoko, bo są dwa rodzaje i zawsze można sobie po prostu na noc trzymać światełko. I przechodzimy dalej do pokoju. Jula już się tutaj ubiera. Tak wygląda łóżko teraz, ale wyglądało jak przyszliśmy po sprzątaniu, wyglądało one tak. No ale my już tutaj spaliśmy, już się tutaj gościliśmy, jakieś takie plastikowe kwiatki, ale dzisiaj święto. To jest Julki dostawka, to znaczy to jest łóżko. W ogóle to biuro podróży poinformowało nas, że nie ma już pokoi rodzinnych, że są tylko dwuosobowe i że będzie dostawka. A tu się okazuje, że ta dostawka wygląda całkiem normalnie jak łóżko. Julia, wysypiasz się, prawda? Tak.
Tak, mamy jedną szafkę nocną, jest telefon, jest kontakt, jest lampka do czytania i jest oczywiście szuflada. Mamy też lodówkę, w lodówce jest minibarek. Minibarek jest na bieżąco uzupełniany codziennie. Pan jeździ i mamy Pepsi, mamy taką jakby mirindę, wodę gazowaną i niegazowaną w minibarku. Alkoholów tutaj nie ma w minibarku. Mamy filiżanki, neski, bardzo duży rodzaj herbat, jakieś takie zabielacze i cukry. Czajnik w pokoju, to też jest super, też jest na plus. Mamy oświetlenia dosyć sporo, mamy tutaj lampki, mamy też sufitowe, podsufitowe. Tutaj te lampeczki też dają i te do czytania, także jest ich sporo, jakichś haloganów. Duży blat, ja tutaj mam też miejsce do pracy. Jest też lustro i to też jest na plus. Przy lustrze jest również kontakt, gdzie na przykład dwie osoby mogą się spokojnie szykować i w łazience, i tutaj. I oprócz tego jeszcze lustro jest na szafie i spore lustro w łazience, więc nie ma kłótni o lustra i nie ma kłótni o kontakty, lokówki i tak dalej, to jest z głowy. Jest śmietnik, dosyć mały, w łazience też jest śmietnik, jest miejsce na torebki i jakieś tam buty, czy właśnie gadżety hotelowe, jest jedno krzesło i jest też taka leżanka do odpoczynku, stoliczek, żeby sobie odpocząć, jeszcze jedna szafka nocna, tak się prezentuje. Pokój jest dość spory, jak się nie mylę, to ma 35 metrów to małe mieszkanko, więc nie jest naprawdę źle. Jeżeli chodzi o balkon, to pokażę Wam już jutro, kiedy ściągnę wszystkie ręczniki, albo gdzieś zobaczę w nagraniach, bo mamy naprawdę spory bałagan, suszę tam ręczniki, jest tam rozłożona też lama Yokohama do pływania. Jest telewizor, jeden kanał polski, TVP Polonia i to by było. Na tyle, ale ogólnie Julka pokój bardzo przytulny, co zwraca uwagę też podłoga, nie ma kafli, są bardzo miękkie panele, bardzo fajnie się po nich stąpa, mięciutkie i tyle z pokoju. Tak. Wi-Fi, co powiemy o Wi-Fi? Znośne. Gdzieniegdzie po kątach jest słabe, na plaży nawet też tam troszeczkę przerywało, ale też nie jest źle. Ale jeżeli chodzi o pokój, to muszę powiedzieć, że to jest jeden z nielicznych hoteli z tak dobrym Wi-Fi, bo ja sobie tu pracuję też na premierze, montuję, robię sobie coś w międzyczasie, oglądam YouTube i się nie tnie. Rzadko kiedy coś tam się zatnie, że wiadomości na przykład później dochodzą. Także naprawdę i w hotelu, i w lobby te Wi-Fi to jest chyba jeden z nielicznych hoteli, które naprawdę przy takim obłożeniu w sezonie jest spoko. Teraz lecę na kolację, może wezmę aparacik ze sobą, zobaczymy co tam będzie takiego speciality. Przy okazji pokażę Wam jeszcze korytarze, jak wyglądają, bo nie wiem, jesteśmy na czwartym piętrze, budynki są przeciwległe, chyba dwa mniej więcej wyglądają tak samo i one są razem połączone taką klatką schodową, dosyć ładną, z windą, z pięknymi żyrandolami, niestety lekko zakurzonymi, ale no takie żyrandole to nie jest naprawdę nic dziwnego, że one się kurzą. Tak wygląda taka klatka schodowa. No ma to swój urok, jest naprawdę taki dosyć nowoczesny hotel, bardzo fajny. Korytarze. Już mamy windę? A, no to idziemy do windy, pojedziemy sobie windą. Mama Wandzia jedzie windą. Mama Wandzia się dzisiaj też odstroiła i mama Wandzia się dzisiaj spaliła, już pantenolek był dawany. Fajny efekt. Już byliśmy w podobnym hotelu, o podobnym efekcie, nie? Tak. Hotel jest bardzo estetycznie wykonany, jest bardzo w nim czysto, co dla mnie jest najważniejsze. Bardzo fajne lobby, w którym było bardzo dużo miejsca, stał nawet gdzieś fortepian. No i w lobby było też bar, w którym serwowali moim zdaniem najlepsze drinki i była chyba najbardziej miła obsługa w całym hotelu i bardzo fajni kelnerzy. Lobby można było wyjść na taras, skąd można było posłuchać lub też zobaczyć codziennych występów. Ponadto w hotelu znajdował się też sklep jubilerski, optyk, sklep z
torbami, z torebkami, z różnymi walizkami, a także fotograf, który wykonywał całkiem fajne zdjęcia i miał bardzo fajną ofertę. Fryzjer spa, też z bardzo fajną ofertą ze zniżką dla klientów hotelowych oraz mały sklepik, w którym można było kupić ręczniki, materacyki, mleczka do opalania, maski, klapki, takie właśnie podstawowe rzeczy, których można byłoby zapomnieć. W hotelu znajduje się również salon gier i tu uwaga, wszystkie przyrządy, które są potrzebne do grania, niestety znajdują się w recepcji, więc zanim wrzucicie monetę w jakieś urządzenie, koniecznie sprawdźcie, czy przypadkiem w recepcji nie trzeba wykupić lub odebrać jakiejś części do gry. Bilard chyba kosztował 10 euro za całą godzinę. Dzisiaj kebab, prawda Julia? Zostawiliśmy na mięso z kebaba. Mam też trochę wątróbki i jakieś tureckie pierożki, frytki. Dzisiaj bardzo niezdrowo, ale po turecku. Julia dzisiaj szaleje. Już jestem bardzo najedzona, ale ja trzeba to wcisnąć. Wygląda świetnie. Smakuje? Dobra? Hejsiu, zmiana butów. Zmiana outfitu i pędzimy na spacer po kolacji. Jak oceniasz dzisiaj kolacyjkę? Tak. Była pysznie. Oceniam tak. Naprawdę, dzisiaj było bardzo ładnie i bardzo pysznie. Zwłaszcza kebaby na dworze, które są serwowane pyszne.
który w kolejnym dniu, teraz mogę Wam pokazać taras, bo już jest dużo mniej na nim rzeczy, jest tylko jeden ręcznik, który używam na bieżąco, a więc na tarasie, mały taras, dwa krzesełka, popielniczka i stolik, widok mamy na piękne góry, nie ma dobrej przejrzystości powietrza, to też słabo widać w kamerze, ale tam widać naprawdę ogromne góry z tyłu, za tymi hotelami, widać przepięknie, bardzo ładny widok. No i tutaj z tej strony mamy hotel, bardzo ładnie podświetlone kopuły tego hotelu na wieczór, więc są piękne, kolorowe światełka i neony. No i tam jest nasza plaża, taki cypel, na którym wczoraj właśnie byliśmy na spacerze. I jesteśmy od strony aquaparku, to jest aquapark hotelowy w ogóle. I basenu, tak wyglądają baseny, naprawdę leżaków jest sporo, jest godzina 11, więc jest wszystko pozajmowane, ale jeszcze o 10 można było znaleźć wolne miejsca. I co jeszcze bym mogła Wam powiedzieć, oprócz tego w basenach są bardzo fajne, tutaj widzicie takie leżanki, jest ich naprawdę dużo, jest przy tym basenie, później z drugiej strony hotelowej, może Wam nie będę mogła tego nagrać, ale może wieczorem Wam pokażę na jakichś przebitkach wieczorowych. No bo teraz leżą golasy, ludzie, więc nie będę paradować z kamerą. A my dzisiaj wybieramy się na plażę, bo jeden dzień spędzamy na plaży, jeden dzień spędzamy na plaży, jeden dzień spędzamy na basenie. Co jeszcze bym Wam mogła powiedzieć, to już chyba powiem w drodze na plażę, aczkolwiek wszędzie jest hałas, więc nie wiem, czy mnie do końca słychać. Dobra, wyszłyśmy w końcu z hotelu, z tyłu za nami jest nasz hotel. No ale do plaży musimy przejść jakieś 100 metrów, no. 120 może, 140 może, nie wiem. Taką małą promenadą, nie wiem czy mnie słychać. O, taką ścieżynką ładną, zrobioną. Ale dzisiaj jest wietrznie, nawet dobrze, bo słuchajcie, ten wiatr jest tak gorący i jest tak gorąco, że nawet fajnie, że troszeczkę tak powiewa. Ale jest bar, jest bardzo dobre też tam snaki, fast food ogólnie serwowane. Są tam też gofry i lody od godziny 15 do 16 przez godzinę. Drineczki, wszystkie napoje zimne. Jakiś taki niewielki serwis sprzątający gdzieś tam się pojawia. Jest mnóstwo parasoli, leżaków też na plaży. I jest, widzę takie centrum sportów wodnych. Sportów. Może sportów to za dużo powiedziane, ale jest parasailing, jest banan, jest taka wielka poducha, można wynająć sobie, można sobie wynająć taki skuter Porsche, bardzo fajny, jest siatkówka, jest bocia na plaży, także się troszeczkę tam dzieje i widzę, że ten centrum tych sportów, tych wypożyczalni jest z fotografem, więc można tam sobie zrobić jakieś filmiki, robią z drona, widziałam nawet filmiki, można sobie tam robić profesjonalne zdjęcia właśnie na skuterach wodnych i co Wam powiem, to Wam powiem, chyba to jest takie pierwsze centrum hotelowe, którym byliśmy z tak popularnym wzięciem, takim zainteresowaniem, bo naprawdę widzę, że tam są kolejki, więc wydaje mi się, że nawet cenowo tam całkiem względnie to wszystko wygląda. Jesteśmy na promenadzie teraz. Ta promenada tu się dosyć daleko ciągnie, aż do mostku, aż do tego cypla. Także bardzo fajna miejscówka też, bo jest wieczorem naprawdę gdzie się przejść na spacer, jest tu bezpiecznie. Mnóstwo kotów, koty, które nie wyglądają jak wyliniałe koty, ale jak takie bardziej zadbałe koty. Jest to sporo miejsca, ładnie wszystkie te hotele oświetlone, więc super, żeby sobie pobiegać. Czy też super właśnie, żeby wieczorem wyjść na plażę. Julka leci z lamą, a ja ledwo co oddycham, więc już kończę. Pokażę Wam, jak wygląda plaża hotelowa. Są tu też snaki, posiłki, więc nagram Wam, jak te posiłki wyglądają, bo dzisiaj spędzamy właśnie dzień na plaży. Thank you.
dzień dobry, dobry wieczór kolejnego wieczora. To już przedostatni nasz wieczór w Turcji na wakacjach. Niestety. Niestety, jutro mamy ostatni dzień wypoczynku, a dzisiaj wieczorem po kolacyjce wybraliśmy się na spacerek po antycznym mieście Side. Przyjechaliśmy tutaj takim fajnym małym busikiem. Za Euroska. Jeżdżą, łapią ludzi po drodze, można wysiąść i wsiąść praktycznie gdzie się chce. Także idziemy zobaczyć antyczne miasto dzisiaj i jutro ostatni dzień na plaży i to by było tyle. To by było już po wakacjach oczywiście, ależ tu pięknie. No, tylko zobaczcie na te piękne cuda. Pięknie, co? Piękne miasteczko, zwłaszcza już jak jesteśmy po zachodzie słońca. Bardzo urokliwe, przepiękne, antyczne miasto. Mnóstwo sklepików, restauracji i pięknego klimatu, takiego wakacyjnego klimatu.